I am honored to be the first CEO of a private corporation to become a member of the United Nations Security Council. Unfortunately, my appearance today has been clouded by a flurry of speculation that my company is developing a weapon of mass destruction which would be capable of targeting specific ethnic groups. I want to address these allegations head on. Are we developing such a weapon? No, we are not. Because we've already developed it. But with all due respect, the United Nations is a relic from a different time when nations were unique in their ability to solve the world's problems. But that just isn't the case anymore. Primarily because you have outsourced the job to me. I have sent people to die in your wars. So I feel uniquely qualified to tell you, your wars don't work. Which is why my priorities have changed from profits to policy. Because politicians don't know how to solve problems. But I do. So let's be clear. I am here to solve the world's problems. And I believe the world's problems begin with you. So what the hell was that? Couldn't tell you, mate. But it sounded an awful lot like Heinz declaring war. We took out his WMDs without Manticore. Alice didn't stand a chance. Cormac, you need to see this. Talk to me. We cracked the encryption on the last set of uploads. What am I looking at? Potential targets. Irons had a fallback plan if Atlas was ever backed into a corner. A preemptive strike. He's gonna try to knock us out before the fight has even begun. Oh, a direct attack on the US? Are we sure Irons is even up for that? So what's the play? No way Atlas can hit him all at once. San Francisco. The entire Third Fleet is in the bay. I need you two on the ground. Now. Gideon, report in. North side's all clear. Wait, what's he playing at? What do you got? It's Robinson. Let's move. Go, go, go! Siemanko, 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 jestem Wartec, witam was w kolejnym odcinku z Call of Duty. Tak, jak widzicie, gonimy jedną ciężarówkę, jestem kierowcą, niestety to się skończy tym, że prawdopodobnie się rozbijemy, ale na to nie patrzmy. Ogólnie przed tą rundą była dosyć fajna scenka, w której Irons, no trochę sobie przewalił, że tak powiem. No i będą... What the fuck? Będą na niego polowali! Jesus! Tak, mówiłem coś o rozwalaniu się, co nie? Dobra. nie zacząłem dokładnie gdzie. Wow, rozwaliłem jakichś cywili. Sorry. A, dobra, nieważne. Walić tamto. Musimy teraz dogonić tamtego barana. Wow, nie, odejdźcie stąd. What the hell? To jest całkiem normalnie, na jakie właśnie jadę. Wow, aha, okej. Okay. Dobra. Ktoś mi się we mnie wwalił. No, no tak, tak, tak. No jedź, come on. Masz jakiś nitro czy coś? Ho, ho. Ej, znowu mi się tu przepychacie. Weźcie, idźcie. Ci za prędkości tracę. Super, o, Lambo jakieś. Ja tylko taki chyba jakiś dziwny miał. Bum. To jest taki laser w swoim samochodzie. Jak ktoś mi będzie wymuszał, to będę strzelał. Dawaj. Aha, kolejny. Tak. Weź ty, Mitchell, jedź jak człowiek. I dachowaliśmy. Ach. Alright. To musiało się tak skończyć. Nie widziałem innego wyjścia. A witam. Good. Cormac, our pit bull's out of action.
proceeding on foot. O, z buta ich gonimy. I like it. Atlas vehicles are deploying soldiers. They're closing on your position. What? Okay. Off the bridge. Co to mi gra na tym dali? Co mam robić? Dobra, nieważne. Idę do przodu na hardcora, bo widzę, że on tam... No, chce zostać najwyraźniej. Wow, 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 wow. Atlasowicze. Raz, dwa... 50. Ale ładny headzik. Właśnie, powiem wam, że grałem na multiplayerze sobie dwie rundki. I powiem wam, że całkiem fajnie mi idzie. Jakby coś, to mogę sobie wam nagrać jakiś tam bonusowy odcinaczek później. Oj, sorry. Sorry, Gideon. Gideon, czy jak się tam? Żebyście zobaczyli, jak fajnie lamie. A mówiąc z lamie, to będzie naprawdę, bo jak zawsze w multi próbowałem coś nagrać, to nie było tak płynnie, jak normalnie gram. Sami wiecie, jak to się kończyło. Tak, wiem, że mam granatnik, ale nie chcę go używać. Czym jesteś? O, święty. Dobra. Dobra, panie Saint. Oj, gdzie twoje jajeczka? Ładnie padają. Dobra, nie, bo przesadzam. Z tym. Oj, 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 oj. Panowie. Już odpocząłeś? Sorry, panie Gideon. Oj, sorry, panie Saint. Ale ładny headshot. Dobra, weź, schowaj się przed nimi. Bo ten granatnik to była chyba najgorsza opcja, jaką mogłem sobie wybrać. Naprawdę. Przesrane. Moje czy nie moje? Moje. Moje, towarzysze. A ty nie mój towarzysz. O, widzieliście, dostał Hadaj numer. Te, panie przykuc! O, what the fuck, czemu on nie ginie? Co ty masz za zbroję, szeryfie? Już zginąłeś? Zginął, ale... ale masakra! A! Widzicie, wystarczyło, że się popatrzyłem na drony i umarły. Taką mam siłę rażenia. Dawaj z nim! Fucking shit! Tam jesteście. Halo. Dobra, nieważne. Ktoś tam był, to... A, znowu cywile. O, moi, cześć. Idę do was. Dobra, dobra, idźcie mi z tym ekranem, bo mi zasłaniacie. Tak, fajny obrazek właśnie widziałem. Skoda. Znaczy nie Skoda, tylko takie nawiązanie. Że jest taki ekranik z wojny i wszędzie reklamy jakiś. Fast foodów. To było do tego, że cały ekran jest zasłonięty prawie cały czas. Ale nie ważne. Future war, motherfucker. Gdzie z tym sprzętem? Cześć! Tak, stoi na środku, zabije mnie ktoś? Trollololo. Faktycznie ktoś mnie zabije zaraz. Dobra, weźcie czołgę. Łapaj! Kontakt. A, okej, okay, rozumiem. Rozumiem, tylko czemu on spadł koło mnie? Frag. Dobra. To taki zwykły mrów. Okej, okay, takiego chciałem mieć granata ciągle, dobra. Mhm. Ktoś tu jeszcze jest? Czy mam puścić sobie takie coś? Aha, dobrze, że mi byle co zaznaczyliście. Super, po prostu świetnie. Ładnie gniecie.
Ktoś jeszcze! Ty do mnie strzelasz? Dobra, ja się już położę, bo padam. Jak tam moje wsparcie? Działacie? Super, bardzo się cieszę. Oh fuck. No właśnie. O tym mowa. Dawaj, czołgaj się, kurde. Chciałem się tylko schować na chwilę. Moi. Gitarson. Tak, ty nie mój. Masz pierdziel. Pierdziel mówię. What the fuck? Zwyczaj ładnie padali od czegoś takiego, ale ten gościu to... To nie wiem, jakiś kurde komandos. Do tyłu strzelacie? Serio? Masakra. A, no ammo. Halo. Dziękuję. Granat pod nogami. Super. Spoko, wiem, że tam jest kontakt. Też jesteś kontakt, tak, wiem o tobie. Co oni za zbroję mają? Za dobrze wam... Oj, dobra, to był mój. Nie wiem, co on tam robił. A ten stanowczo nie jest mój. Ło, człeniu, nie rzucaj się tak na mnie. Okej, widzę tam tą ciężarówę. Cześć, CAI. What? Bychowski? Siema. witam, coś pogadamy, czy nie? Nie, okej. Zabili tamtego. Spoko. Okej, do otworzysz, pewnie mnie coś wysadzi, no ale... Ale okej, otworzę. No, palnik. Aha, no. Przyczepił się do słupka. A nie, on się nie przyczepił, oni wysadzają most. Nie, super. Super, mówiłem, że jakaś bomba. Ładnie. I suniemy. A, ty nie jesteś ziomkiem. On zginie na pewno, bo go nie rozpoznaje. Zresztą jest z policji. Dobra, ale cię trzymam. Weź, idź, wyjdź stąd, wyjdź, idź, idź, siema. Aha, tutaj ktoś... No, wyrwał busem, poleciał. Elegancko. Ciekawe, jak tam z moją ekipą. O, wilku, mowa. Siema. Takie tam wysadzanko. Co tam? Dobra, przeszliśmy misję. Movement on TRP 3 and 5. Confirmed changes on those cargo ships. They're attacking the fleet. It'll be a massive... At ease, Lieutenant! How many assets do I still have active in the area? Scanning. Stand by. Connecting you now.
All Sentinel teams radio check. Sentinel 2-2 radio check. Charlie Lima. Sentinel 2-1 loud and clear. So where the fuck are we supposed to be now? Solid copy. Descend and hold position at the carrier. I'm en route. Jesus. Alice is trying to take control of the carrier's weapon systems. We need to get jammers on those rail guns and buy our technicians some time. We've got enemy troops all over the carrier. They're gonna try and take the ship's bridge. Let's move. We won't let them get away with this. I jesteśmy z powrotem. Tak, dzisiaj dwie misje wyjątkowo, bo takie... krótka nam się trafiła. Jest spoko. Myślałem przez chwilę, że do swojego strzelam, ale jest okej. Dobra, podajcie, koledzy. Przy okazji zupgrade'owałem sobie chyba przeładowanie. W tym czasie już nie pamiętam zresztą, co przeładowałem. Tfu, co ulepszyłem, nie przeładowałem. Ale chyba to było przeładowanie, tak jak patrzę. Co ja walę? Ale przeładowuję jak nie wiem, jak kurde... Bez komentarza, ostro. Jeszcze jakiś Janusz do mnie celuje. Jesteś mój, nie? Dobra, dobra, nie prójcie się. Spokojnie, koledzy. Jestem waszym ziomkiem, wiecie? Ojej. Chyba mnie nie lubią. Ale tu jest sieka. Co ja mam za drugą broń? O! Tak. A ty co tutaj szukasz, kolego, czy co? Przewodniu, jesteś z Atlasu, jesteś z terrorystów. Takich, wiecie, nowoczesnych. A to ty, sorry, bym cię zabił. Polskie nazwiska mają, zauważyliście? Oj. Który to w końcu mój, który to nie mój? Knox. Cześć, panie Knox. Gdzie ja strzelam? O kurde. Dobra, 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 spoko. Gdzie mi z tym? Aha. No jeszcze raz. Rozumcie, że to robię na hardcora i zginę, ale to nieważne. Bo właśnie gra mi coś się zbugowała. Tutaj? Dobra. Chciałem wyżej wskoczyć. No jest. Jestem już! Come on! Gdzie są moi? Sami przeciwnicy. O kuźwa. Czy jest tu ktokolwiek z mojego teamu? Ktokolwiek. Jedna osoba. No. Gówno. Tak, tak się kończyła akcja na hardcora. Zjedzmy te drony. Skitu. Kuźwa, no to są... A, dobra, dobra, to są moi. Dobrze wiedzieć. No, tych z Atlasu ja bym bardzo chętnie rozwalił. Sześciutkich. Gdzie jest tą rakietą, co? Tak, padasz. Bardzo dobrze. Hayley, chodźmy. Dobra, dobra. Co, chcę mieć małe fory tutaj? Kuźwa, ile oni mają życia? Podalce. Czy mi jakiś dron bije, czy mi się wydaje? Jak mi się wydaje, to... Dzień dobry. Idę, idę. Ale na szybkiego to robimy.
Jestem, cześć. O, jakie kolorki się nagle zmieniły. Ale odplantowałem, ale jeszcze nie wysadziliśmy, jak to? Wysadźmy od razu. Amunicja, przyda się. Otwieraj, nie gadaj, że musimy dojść do mostu. A, spoko, masz trochę siły. Kormaku. Gra zapisana. Też bym sobie z nim dał radę, wiesz? Ale okej, dzięki za pomoc. On nie żyje. Czy chcieliście zabić? Ha, ta lożka. Jest... Ej, oni są przezroczyści. Nice. Tu nic nie widać! O kurna. No dobra, coś tam widać, ale nie za dużo. Dobrze, że moje się świecą na zielono. Kurwa, tu ktoś strzela, nie widać nic. Masakra. Jak wyłączę? O. Od razu lepiej. To cię mam. I to cię mam. Chodź mi ten night vision może, co? Lalalalalalalalala. Łohoho, trollo, dawaj, mam cię. Super. This way, gdzie jesteście? Kormak, strzelanie Nox. A tu jest, tu są, okej. Okay. Prowadź, prowadź. Okej. Okay. Jak tu jasno. Nie wiem dlaczego przypomniała mi się jakaś też strzelanka, gdzie w takim miejscu się stało. I wszystkich z granatnika cisnąłem. Co najśmieszniejsze, mam przy sobie granatnik. Nie wiem czy to nie było Max Payne 3. Nieważne. Tutaj wycisnę wszystkich. Albo to mógł być Battlefield, nie wiem, nie pamiętam. Jakaś gra była. O! O nie, grubas, grubas, grubas. Chyba dobrze, że dostałem granatnik. Czemu do mnie lecisz, bo mam granatnik? Bo jestem Mitchell, bo pracowałem w Atlas. Ziomuś. Kuźwa, całą amunicję wykorzystałem na ciebie, weź ty zgin. O, o, chwiej się. Ten nara. Jeło. Sobie wezmę jakąś tą broń. Ojej, ale tragedia. Weź to z takiej technologii, korzystacie w tych czasach, ale sobie zmieni na to coś. O, to samo. Nice. Nice, ale taki inny nice. O, dzięki za tę ciuszkę, zbierę. Zbieraj. Okej, okay. Nie ma pitolenia. Bo tak trochę przedłużam. Kto się z kim bije tutaj? Pomóc ci, nie? Dobra. Pomogę ci trochę zabijając przeciwników. O, luju. Gdzie wy mnie prowadzicie? Gień! Hahaha. Moi. Super. Biegniemy dalej. Rozwalaj. Tu jest amunicja. A ja wywaliłem granatnik. Shit. A spoko, przynajmniej granaty odzyskałem. Incoming pit. Dobra. Ja on pobiegł tutaj. O, poleciał. Ktoś mnie blokuje? A nie, wydawało mi się. Chodź. Tak, tutaj było otwarte. Bum. Night vision. Man down.
Jak rzucił tym granatem? Zarobiliście, jest. Lepszy niż Nightvision. Jeden, drugi. Dobra, ten przy ścianie to by nie zabije. Ale tego jak najbardziej, bo się wychyla. Haha. Potrafiony jaki no. A, już po zabawie. Okej. Okay. Musi zawsze się tak przesunąć, kiedy ja się idealnie nastawiam. Come on, Mitchell. Super. Security code Alpha Zulu Tango 997. Authorization granted, Sentinel 1. Put the hurt on, soldier. Ooh. We can't afford to lose another ship. Dobra, leciał. Sorry, że wam szybę rozbiłem. Okay, linking in. I need you to target for me, Mitchell. Get on that terminal. Hey, gdzie? Dawaj. Target that cargo ship. Whoa. Steady on the cargo ship, Mitchell. Cargo ship. To? Cargo ship is down. No i super. Switching to the second ship. Hold that target. Ha, siema. Rozwalamy stateczki. Down. Jeszcze rozwalimy tych. Rozwaleni, dziękuję, pozdrawiam. Co tak trudno było? There's no turning back from this. What happens next? Next? Irons just murdered thousands of innocent people on US soil. Next? We hunt him down. And we bury him. Uhu. Okej, okay, czyli będziemy polowali na Ironsa. Inaczej mówiąc, zbliżamy się do końca gry. Powiem wam tak, że sprawdzam na IGN stronce, to zostały nam jeszcze dwie misje. Także, no, będzie ciekawie. Także w każdym razie dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro, gdzie powiem wam, że jutro kończymy grę i we wtorek zaczynamy Assassin's Creed Unity. O ile dostanę i o ile będę mógł nagrywać od tego dnia, ale dobra. Ja kończę. Dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapki w górę, komentarzyki. Jeżeli dotrwaliście do końca, napiszcie. Jej! Tak macie napisać? Okej, okay, na razie, cześć! Hej!